Rozpocząłbym analizę od zadania sobie pytania, dlaczego pornografia i masturbacja są tak atrakcyjne dla ludzi i silnie uzależniające? Po pierwsze, wszystkie uzależnienia mają podobny mechanizm. Człowiek jest nagradzany dopaminową nagrodą, kiedy sięga po słodycze, hazard czy w tym przypadku zaspokajanie najbardziej pierwotnego popędu. Czyli posiadamy wyzwalacz pozytywnych doznań, masturbację lub pornografię. A za sięgnięcie i dokonanie czynu otrzymujemy uderzenie hormonów szczęścia, przyjemność, relaks, zaspokojenie, spadek napięcia. Łącząc pozytywne, krótkoterminowe skutki z faktem, że jest to łatwe, otrzymujemy mieszankę wybuchową. Relacja z kobietą wymaga poświęcenia i inicjatywy. Czasami nawet miesięcy czasu, energii i wysiłku, żeby otrzymać od kobiety 15-minutowy seks. Łatwiej i szybciej ten zastrzyk osiągnąć przy pomocy pornografii. Nie ma wówczas strat czasowych, energetycznych, materialnych i psychicznych. Pornografia czy masturbacja zapewnia nam natychmiastową nagrodę, bo nie musimy ubiegać się o drugą osobę, a wystarczy kilka kliknięć. Dodatkowo, uchwyt dłoni jest silniejszy niż ciasność pochwy, więc doznania mogą być jeszcze bardziej atrakcyjne. Reasumując ten segment, masturbacja jest tak atrakcyjna dla mężczyzn, ponieważ jest dobrze nagradzana przez mózg, nie wymaga dużych inwestycji, jest łatwo dostępną czynnością oraz może dawać silne doznania. To wszystko sumuje się na fakt, że zagrożona jest pewna grupa mężczyzn. Na rozwój uzależnienia i pochłaniania godzinami pornografii może mieć wpływ obecność przeszłych urazów fizycznych, seksualnych, rodzinnych i społecznych, lub może to być spowodowane poczuciem samotności. Niska samoocena, niepokój i strach przed odrzuceniem w prawdziwym świecie mogą być również przyczyną.